Paula, przede wszystkim gratulacje z powodu zmiany stanu cywilnego, ale z tego co widzę, twoje myśli są już zdecydowanie na korcie, bo wczoraj było łatwo, natomiast dzisiaj no, dziwny mecz ze Stefą. Wow, dziwny. Ogólnie jesteśmy w tym samym klubie, razem często trenujemy, także jest to jeszcze dodatkowy taki element rywalizacji, więc wszystkie nasze treningi zawsze jest właśnie ten ekstra element, który dodaje kilka punktów do jakości. I to był ciężki mecz, raz, że bardzo, bardzo było ciepło. Też warunki i wiatr, wiadomo, to są jednak ciężkie do gry. W każdym razie dziwne, ale do przodu, także bardzo się cieszę. Ale był taki moment, bo wznawiałyście, powiedzmy, że na początku drugiego seta po dwóch gemach, ale zrobiło się szybciutko 0-4 i tak no, pachniało tym trzecim, ale wszystko się odwróciło. No, niestety tak jest, jeżeli jest mecz przerwany i później wystarczą dwa gemy, że mimo że na przykład jakbyśmy zaczęli od nowa, to byłoby tylko 0-2, także to nie jest duża różnica. Ale no dzisiaj to już było 0-4, także ja byłam gotowa, nawet jakby był ten trzeci set, jakby wiedziałam też, że będą nowe piłki, także raczej stawiałam na to, że ja mam tą przewagę, ale no zawsze walczę, także wydaje mi się, że to zaskutkowało. A jeszcze jedna sprawa, bo powiedziałaś, że wy razem często trenujecie, no jesteście powiedzmy, że z jednej stajni, z jednego klubu, to utrudnia, jakby miałaś taki jakąś blokadę emocjonalną, że to jest jakaś dobra znajoma twoja, czy raczej już tak doświadczona zawodniczka jak ty umie takie sprawy rozróżnić? Staram się gdzieś tam takie rzeczy odsunąć na bok i jednak skupić się na własnej robocie, ponieważ jakby to jest tylko element w całym turze i jakby to nie jest mój cel, żeby wygrać na przykład ten dany jeden turniej i już później skończyć karierę. Także ja cały czas staram się rozwijać i nie patrzeć na to, kto jest po drugiej stronie. Chociaż czasami to pomaga albo przeszkadza, ale tym razem jednak to nie miało znaczenia. Małżeństwo służy, bilans 2-0 i liczymy na kolejne wygrane. Teraz z tego, co widziałem w ćwierćfinale, Nastia Szoszyna. Też pewnie dosyć dobrze się znacie z kortu, bo tenisistka również z okolic Warszawy. Tak, też razem trenujemy, także będzie, wydaje mi się, dobry mecz, więc teraz muszę tylko szybko się zregenerować, coś zjeść i ruszamy dalej. A to już się nie trzymamy. Powodzenia. Dzięki.